dzisiejszym odcinku ponownie jedziemy do Alicante, a głównym naszym celem będzie zamek Świętej Barbary. Do tego chcemy spróbować lokalnych tapasów w barze, który nazywa się Tapa Cana. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, Alicante. Słuchajcie, mamy dokładnie 7 dzień podróży. Tydzień temu o 4 w nocy wyruszyliśmy. My jesteśmy w tej chwili w Alicante na dosyć fajnym kempingu. Śmiejemy się, bo naprzeciwko nas bardzo podobna rodzinka, tyle że włoska, także pod namiotem, ale nie dmuchanym, tylko zwykłym. Rano bardzo wcześnie wstała i Ala mówi, pewnie będzie pakowanie. I się śmiała, że te pakowanie wygląda prawie identycznie jak u nas. Chłopcy nieśli poduszki do samochodu, także świat jest mały i pewne rzeczy podobnie wyglądają, czyli ludzi takich jak my, podróżujących pod namiotem, też troszeczkę jest na świecie. Zobaczcie, o, właśnie składają swój namiot tam za samochodem. Nie chcę bezczelnie nagrywać, trochę z ukrycia. Też bok dachowy i zapakowani po dach. Słuchajcie, wyjadamy co się da, boimy się, że nam się mleko i jajka zepsuje, dlatego robimy naleśniki. A że tu na kempingu nie wiem, czy jest dojście do pieczywa, bo restauracja jest dopiero od godziny 9. No już w sumie mamy 9:20, ale robimy naleśniki, żeby coś przekąsić na szybko. Nasza mistrzyni, która umie zrobić fachu ze wszystkiego awanturę, tak, i naleśniki. No. Pięknie ujęłaś to. Potrafię zrobić awanturę ze wszystkiego i naleśniki. Bardzo mi się podoba. Tak. Dzień dobry, Alicante. Człowiek w ciągu roku goni za pracą, szkołą, treningami, posiłek w przerwie, w drodze, w pośpiechu. Na szczęście wakacje, nasza wyprawa to czas, kiedy możemy zwolnić, cieszyć się wspólnym posiłkiem i zawsze razem. Wychodzimy z kempingu, idziemy na plażę, a na plaży mamy przystanek. No i teraz taka zagwozdka, bo mi się wydaje, że to jest kolej podmiejska, gdzieś Ala wyczytała, że tramwaj, w sumie trudno powiedzieć. Przy samej plaży jest przystanek, tam dochodzimy w 10 minut. Także spoko i dzisiaj jedziemy na zamek Świętej Barbary i tam będziemy mieli mury z XIV wieku. Jest to chyba największa, oprócz tej kolorowej promenady, atrakcja Alicante. Dlatego dzisiaj wyruszamy. Najpierw wysiądziemy właśnie przy zamku, później pójdziemy na Stare Miasto, odwiedzimy restaurację, restaurację z tapasami i chyba pójdziemy na molo. Taki dzisiaj jest plan. Tu ta kolej z Alicante ma 4 linie. Z naszego kempingu udajemy się linią numer 3, żółtą. A docelowo chyba z Alicante jest taka kolej do Benidorm. Bilety kosztują, i tu z naszej tej miejscowości do Alicante, to jest strefa A i to euro 45. W pociągu są automaty do zakupu biletów, można płacić kartą. Zobaczcie, tu macie te 4 linie tramwajowe. Czerwona jedynka, ona leci do Benidormu. Druga tutaj, St. Vincent. My jeździmy żółtą trójką. I tu, nie wiem, fioletowa czwórka jeszcze też tutaj w tą stronę. A główna linia idzie tutaj. I tutaj mamy te strefy A, jakaś T1, B i T2. Do Benidorm będziemy musieli kupić B, czyli będzie pewnie bilet troszkę droższy. No ta zona, nie? Zona, no. B. A na, tutaj sobie kupujemy A. Dobra, a my jesteśmy, o Jezu, ciężko mi. Carabiniers. To jest. Będziemy próbować wspiąć się na zamek Świętej Barbary.
Słuchajcie, po burzowo-deszczowych dniach, a wreszcie mamy fajną pogodę i baliśmy się przed wyjazdem mega upałów. Można, no, mega upałów 40-stopniowych. Głośno nie mówię, bo jak ja coś głośno powiem, to później jest odwrotnie. Ale na razie jest super, bo jest 28-30 stopni i z wiaterkiem jest mega przyjemnie. Także na razie pogoda nam się, no oprócz tych deszczów i burz, w tej chwili tu pogoda jest super. Nawet na spacer, bałem się, że dzisiaj czarna koszulka polo nie będzie dobrym wyborem, ale chyba nie będzie źle. Do zamku można dostać się pieszo, samochodem, a także windą, która prowadzi z poziomu plaży Postiget. Co ważne, wjazd windą jest płatny, natomiast jechać można za darmo. Wchodzimy na zamek Świętej Barbary, tu już jest znak no parking, czyli tutaj wjeżdżać już nie można. Santa Barbara. Jest i napis Alicante. Czyli koniecznie trzeba będzie zrobić zdjęcie. No, się zastanawiamy, co to za drzewo. Wygląda jak opuncja, ale czy to jest opuncja? Miejsce, w którym jesteśmy, czyli Zamek Świętej Barbary, jest usytuowany na wzniesieniu. Wzniesienie ma wysokość 166 metrów nad poziomem morza i powstał ten zamek, ta twierdza około IX wieku za panowania muzułmanów. Natomiast w XIII wieku odbili z rąk muzułmanów Hiszpanie, wojska kastylijskie. I działo się to dokładnie 4 grudnia. 4 grudnia jest to dzień święta Świętej Barbary, więc dlatego taka nazwa, Zamek Świętej Barbary. W XIX wieku zamek stracił swoje znaczenie militarne i został przekształcony w więzienie, a później zaczął popadać w ruinę. W XX wieku zamek został odrestaurowany i udostępniony do zwiedzania, a w latach 60. zniesiono także windę, która umożliwia turystom szybki dostęp na szczyt. Można spacerować po różnych częściach zamku, podziwiając pozostałości dawnych fortyfikacji. Część zamku zachowała oryginalne elementy z czasów panowania Maurów. Zamek oferuje spektakularne widoki na Alicante i plażę Postiget. W zamku i w jego okolicy archeolodzy znaleźli wiele pozostałości różnych epok, epoki brązu, a nawet panowania Rzymian. Co znaczy, że wzgórze Becantil było zawsze strategicznym miejscem, a zamek został zbudowany, tak jak już mówiłam, w IX wieku przez Maurów. Mamy ciekawych rycerzy, ale jeszcze ciekawsze jest chyba to. Zobaczcie. Widok na połów z Alicante. Dzisiaj chyba, jak będziemy wracać, właśnie zjedziemy windą i udamy się do Starego Miasta. Ale panorama tutaj prezentuje się fajnie. Czy no niesamowicie. Na samej górze tutaj warowni. No panorama z każdej strony. Cudownie. Piękna Hiszpania. Mamy armaty. Ale zobaczcie. Dookoła widok. Tu mamy widok na Alicante, na to Stare Miasto, w którym wczoraj spacerowaliśmy. Tam jest port. Piękna Hiszpania. Zamek Świętej Barbary to obowiązkowy punkt na mapie zwiedzania Alicante, oferujący nie tylko piękne widoki, ale także bogatą historię tego regionu. Ludziom się nie chce wchodzić. Wszyscy czekają. Czekać tylko po to, żeby jechać windą?
Tak. Zobaczcie, także no tu... Tak, na windę duża kolejka, dodatkowo trzeba płacić. My teraz idziemy do wyjścia na Stare Miasto i do rozstawienia. Czy ole drzewo przycięte po prostu w kwadracie. Nieźle to wygląda. A tu jeszcze wycięte na lampę. Słuchajcie, cena wzrosła. Już jest euro 70, było euro 50 4 miesiące temu. Na jednym z filmów. Także cena wzrosła. Albo w czasie wakacyjnym jest wyższe. Wchodzimy. Na początku kelner poprosił, zapytał o picie, co byśmy się napili. Oj, a co nas skłoniło, żeby odwiedzić bar Tapakana? Oczywiście liczne polecajki, ilość odwiedzających ludzi i niesamowity klimat tego miejsca. Na samym wstępie kelner zbiera zamówienie na napoje. Ciekawostką tego miejsca to tapasy podawane na małych drewnianych deseczkach, które co jakiś czas donosili kelnerzy. Oczywiście za każdym razem kelner przynosił inną przekąskę, a rozliczenie polegało na pokazaniu naszych szklaneczek i ilości tych małych deseczek, ponieważ każdy tapas, czyli deseczka, kosztował tyle samo. Upuściliśmy ten lokal w świetnych humorach, no i dobrze napełnionymi brzuszkami. Już wiemy, co to jest? Ser z żurawiną. Coś takie jak w Czechach, taki zasmażony ser, sosem takim żurawinowym. Lekko słodkawe, bardzo dobre. Słuchajcie, minimum było napisane 10 euro. Małe piwo? Malutkie. No. I duże piwo. Grande. I piwo się... Nadawka, jakaś kanapeczka, tym razem z jajkiem i tutaj... No nie wiem, co to jest mięsko. Jaki skab? Mięska, bo to skab z na tym, na... Z żółtym serem. Próbuję. Próbuję. Słuchajcie, charakterystyczne jest to, że tu kelner przychodzi do was, wy nie podchodzicie, nie zamawiacie, tylko kelner podchodzi z tacą i wy sobie wybieracie, co chcecie. Próbujemy kanapki. Kanapka z chabem na ciepło. Mhm. Jajeczko do tego, tak, to jajeczko tu było. Wziąłam jajeczko. Generalnie super, fajnie smakuje. Mhm. Co teraz wzięliśmy? Krążki kalmarowe. Krążki kalmarowe. I kalmar na... Próbujemy. Na razie jesteśmy mega zadowoleni. Fajna zabawa. Fajna zabawa. Kiedy pan co chwilę coś przynosi innego na tacy i możemy sobie wybrać to, co nasze oczy chciałyby zjeść. I niby tapas, a wyjdzie super obiad. Tak, jak popróbujemy paru tapasów, to myślę, że się najemy. Fajne miejsce, słyszymy hiszpański język, także na pewno tu Hiszpanie przychodzą się stołować, także bardzo fajny klimat. Ktoś idzie? Tutaj są deseczki. Słuchajcie, kto lubi kaszankę, to tu jest kanapeczka z kaszanką i serem, przepyszna. Znaczy nie wiemy, czy potrafimy się zatrzymać. Tych desek zrobiło się dużo. Będzie jeszcze więcej. 10 już jest, 12. A jak każdy za euro? Euro 70. Na koniec. Sałatka, chociaż jeszcze czekamy na co? Krążki cebulowe, tak? Na krążki cebulowe, na jakiegoś kurczaka i miało być z batatami. No. Ale miało być... Płaciliśmy za tapasy 32 euro. Te małe piwko było po 90 euro centów u Nakana, a większe grande po 2 euro. Naprawdę warto tutaj przyjść, zjeść tanio, różnorodnie, smacznie i w hiszpańskim stylu. Jesteśmy przed wejściem. No tak to wygląda. Tapas euro 70, małe piwo 0,90, a może sałatka euro 30. Ale tu są te super drzewa. No tak, tu są te super drzewa. Tutaj jak przejdziemy, to mamy... Zobaczcie, jak wyglądają te figowce. No naprawdę, robią wrażenie. W środku miasta taki rezerwat przyrody.
bardzo klimatyczne miejsce. Empanada to coś, co zasmakowało mojemu synowi bardzo i musieliśmy tu wrócić. Wreszcie tu zamówili, chłopcy. Z bananem. Z bananem z czekoladą? Tak. O, smacznego wam życzę. Dziękuję. Gorące. Gorące to najlepsze. Gorący pieróg. Dobre? Ciasto gorzkie jest. Gorzka czekolada. Smakuje? No, banan w środku, tak? Tak. Słuchajcie, wróciliśmy sobie tutaj na tą ulicę bajkową z grzybami. Chłopcy chcieli zjeść. No już, to właśnie przy tej restauracji jest. Proszę, Antoni, recenzja twojego... Ciasto z gorzkiej czekolady. No dobre, jak ktoś lubi gorzką czekoladę, to jest smaczne. No farsz był przepyszny, bo banan, czekolada, taka roztopiona. No i dobre. No tak. Okej. Możemy iść dalej. Empanada. Dziękujemy pani Makłowicz za recenzję. Alicante. Piękne, na pewno warto odwiedzić, na pewno trzeba przyjść na tą promenadę, na pewno pobłądzić się po Starym Mieście. Oczywiście koniecznie na zamek Świętej Barbary. Do tego port, zatoczka, no i palmy. Dobra, ostatnie chwile na promenadzie w Alicante. Bardzo nam się podobało. No i co śmieszne na kempingu panuje. Siesta, basen pozamykany, to jeszcze rozumiemy, bo tu pracuje ratownik. No i tak jak wszyscy. On też ma siestę, dlatego jest to zamknięte, ale że od 15 do 17 zamykają plac zabaw, troszkę tego nie rozumiemy. To jest strefa sportowa, nie? No. Nie jest plac zabaw, tylko boisko i... No i boisko do ping-ponga i boisko do piłki nożnej. No tak trochę dziwnie. Hola! Hola! Zobacz jaki mamy sąsiada. Ogromny. Tutaj wygląda. A, rodzinka chyba czteroosobowa. I tam w środku chyba są dwie sypialnie. No zobaczcie, no tu jest takie miejsce do zabawy. Tu dzieci mogą spędzać czas. Mamy jakąś matę, jakiś plac zabaw. Fajnie są te boisko, tu jakieś miejsce do kosza. Tutaj można rozgrywać fajne jakieś mecze 1 na 1 lub 2 na 2, małe bramki. A tu oczywiście można pograć w ping-ponga. Uhuhu. Się wyrabiają chłopcy. Rozgrzewka. A za chwilę wielki mecz. Na ciebie. To dopiero rozgrzewka. Co to nie wystarczy na ciebie. Nie daj się, Antek. No nic, idę zobaczyć, bo chłopaki się kąpią na basenie. Chcę wam to pokazać. A generalnie w tym roku dużo przygód z kotami, bo ciągle nam kradną, rozrywają worki na śmieci. Także a tu wariaci się kąpią.
Jak tam? Hej. Fajnie czy nie fajnie? Siema. Nie. Wykorzystujemy, jest 20:20, basen do 21:00. Tak wygląda nasz dzień na wyprawie. Pobudka, śniadanie, zwiedzanie i relaks na kempingu. Książka, dobra muzyka, sport, trochę tenisa stołowego, no i chłodzenie się na basenie. To nasz szlak. Zdradzę wam w sekrecie, że żegnamy już Alicante, bo za tydzień zobaczycie piękny Benidorm. No i potem cudowna Andaluzja. Trudno. Będą zdjęcia? No. Zdjęcia. Słońce.